Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć, dzień dobry. Witam Was, Karolina Zuberna, Przystanku Kraków. Dzisiaj witamy w naszym studiu panią Agnieszkę Podymę, historyka sztuki i przewodnika miejskiego. Tematem przewodnim jest Sakrum Krakowa. Zaczniemy nasze zwiedzanie w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Jest to nieopodal teatru imienia Juliusza Słowackiego. Kościół ten właściwie znajduje się w samym centrum Krakowa, ale niejako jest ukryty. Kiedyś przylegał do murów obronnych, przytulony, schowany. Dzisiaj podobnie dość ciepło, ale jednak osłaniają go wspaniałe partie drzew krakowskich plant. Bo jak wiemy, planty to zielony pas, który kiedyś został zasadzony na terenie dawnych fortyfikacji. Dlatego myślę, że bardzo ciekawy przykład, bardzo wyjątkowy. Kościół wiekowy, jeden z najstarszych kościołów Krakowa, ale myślę, że troszeczkę i przez samych krakowian, i przez turystów zapomniany, bo nie znajduje się na typowym szlaku po naszym mieście. Wezwanie kościoła samo w sobie jest wyjątkowe. Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, zatem sam jakby tytuł kościoła czyni go wyjątkowym i świętym. Początkowo była to świątynia parafialna i z tego tytułu można powiedzieć jedna z najstarszych świątyń parafialnych miasta Krakowa. Jest nawet starszy kościół, kościół Świętego Krzyża od parafii Bazyliki Maryjackiej. Natomiast bardzo szybko, bo już w XIII wieku, kościół Świętego Krzyża został związany z zakonem duchaków. Duchacy zostają tutaj do Krakowa przeniesieni, ponieważ poza obrębem miasta czuli się niebezpiecznie. Byli narażeni w tym trudnym czasie XIII-wiecznych najazdów tatarskich, dlatego w pewnym momencie przeniesieni zostali za mury obronne Krakowa, ale niejako przy samych fortyfikacjach do istniejącego już wówczas kościoła Świętego Krzyża. Sakralność tego miejsca właśnie między innymi wiąże się z samym zakonem duchaków, ponieważ powołanie zakonu Świętego Ducha było wyjątkowe. Ich zadaniem było pomagać biednym i potrzebującym. Nie tylko tym, którzy się do duchaków zwrócili, by o pomoc, że są biedni, nie mają gdzie mieszkać, nie mają co jeść lub są chorzy i cierpiący. Duchacy mieli za zadanie chodzić po mieście, po średniowiecznych ulicach Krakowa, wręcz wyszukiwać tych, którzy pomocy potrzebują, a nie mają siły, by o tą pomoc się zwrócić. Dlatego też szybko przy kościele Świętego Krzyża zostały wzniesione zabudowania klasztoru duchaków. Sami duchacy też niedaleko kościoła wybudują własny, odrębny kościół pod wezwaniem Świętego Ducha. Niestety tych zabytków już dzisiaj zobaczyć nie możemy, ale o samych duchakach tutaj warto wspomnieć, ponieważ temat ten może zapomniany, a warty przypomnienia. To duchacy pierwsi u nas w Krakowie prowadzili coś, co moglibyśmy porównać ze współczesnym oknem życia. To do duchaków wszyscy, którzy na drodze swojego życia doświadczyli nieoczekiwanego lub niechcianego macierzyństwa, mogli do zakonu duchaków takie maleństwa, które się pojawiły, nie potrafili nad nimi roztoczyć opieki, przenieść. Te osoby były przez duchaków wychowywane, a u progu dorosłości obierały drogę życiową. Część z nich wstępowała czy do samego zakonu duchaków, jeśli to chłopcy, czy do zakonu sióstr duchaczek, a ci, którzy wybierali życie świeckie, dostawali nawet na początek swojej drogi wyprawkę. To właściwie piękny przykład działalności bardzo takiej tutaj ważnej, potrzebnej i humanitarnej samego zakonu duchaków. Jeśli wspomniałam o zabudowaniach poduchackich, których już dzisiaj nie ma, sprawa jest dość głośna, ale warta mimo wszystko przypomnienia. Pod koniec XIX wieku Kraków rzeczywiście nie miał reprezentacyjnego gmachu teatralnego i padło właśnie na to miejsce. Położone w centrum Krakowa, ale nie w samym środku miasta,
z dość dużą, wydawało się, do uzyskania przestrzenią, pod warunkiem, że zabudowania klasztorne i sam kościół Duchaków zostanie zburzony. Próbował tego miejsca bronić bardzo bohatersko Jan Matejko. Nawet miał szalone plany, by samą Akademię do Zabudowań Poduchackich przenieść, Akademię Sztuk Pięknych, jeszcze wtedy szkołę. Pragnął chociażby prezentować swoje obrazy, wymyślał wszelkie sposoby, by jakoś władze miasta przekonać, że ten stary, gotycki zespół i kościoła duchackiego, i kompleksu klasztornego uratować. Nie udało się. Zabudowania zostały zburzone, na ich miejscu powstał dzisiaj wielki, reprezentacyjny gmach Teatru Słowackiego. Na szczęście w ramach tego porządkowania miasta i szukania przestrzeni pod teatr został kościół Świętego Krzyża. Jest on wyjątkowy, choć skromny i gabarytami niewielki. Jego architektura jest wyjątkowa. Część prezbiterialna zamknięta wspaniałym sklepieniem, gdzie żebra układają się w motyw sieci, a korpus nawowy zbliżony w swoim planie do kwadratu spina wspaniałe sklepienie trójdzielne, którego dynamiczne żebra spływają na wspaniałą, monumentalną kolumnę pośrodku. Mówimy, że ta kolumna, która niemalże przechodzi w taką formę znamiennego drzewa, bezpośredni sposób nawiązuje do samego wezwania Kościoła Świętego Krzyża. Wnętrze wyjątkowe, bowiem zachowały się w nim też stare malowidła. Natomiast jeśli chodzi o sakrum, to współczesne, które się toczy niemalże na naszych oczach, w kościele tym od niedawna znajdują się relikwie słynnego pustelnika z Libanu, świętego Charbera. I tenże święty w ostatnich miesiącach, w ostatnich 2 latach do tejże świątyni, do kościoła Świętego Krzyża przyciąga setki wiernych każdego 30 danego miesiąca. W kościele Świętego Krzyża najpierw odbywa się różaniec, następnie odczytywane są prośby, intencje do świętego, a następnie odbywa się msza i proszę wierzyć, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc coraz większe rzesze wiernych po pierwsze interesują się postacią bardzo interesującego świętego, który żył w XIX wieku. Coraz częściej możemy zobaczyć powielany wizerunek świętego z fotografii, która tak naprawdę nigdy w realny sposób, jak mówią legendy czy też tradycje, nie powstała. Sam święty Charber nigdy nie został sfotografowany, natomiast ten wizerunek, który gdzieś tam się może pojawić, ponoć pojawił się wśród pielgrzymów, którzy odwiedzali miejsca związane ze świętym Charberem. On się na tym zdjęciu po prostu objawił. Najstarsi bracia, którzy mieli jeszcze świętego Charbera pamiętać, potwierdzali, że ten cudownie odbity wizerunek na fotografii wśród pielgrzymów rzeczywiście przypomina zakonnika pustelnika w charakterystycznej pozie, z opuszczoną głową, przymkniętymi lekko oczami. Przystanek Kraków. W naszej wycieczce wchodzimy na rynek główny Krakowa i jesteśmy. Plac Mariacki numer 5. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znany wszystkim jako Kościół Mariacki. To również gotycka świątynia, wyjątkowa jeśli chodzi o skalę, dlatego że krakowianie, fundując ten kościół w XIV wieku, postrzegali go jako najważniejszy obiekt właśnie o charakterze sakralnym. Mieli tutaj do czego nawiązywać i z ważną świątynią porównywać się. To jest czas, kiedy już na Wzgórzu Wawelskim powstaje katedra, wyjątkowa i ważna świątynia w skali całej Polski. Mieszczanie krakowscy chcieli wznieść świątynię, może nie rywalizującą z samą katedrą, ale na pewno wyjątkową i świadczącą o bogactwie, ale też i o możliwościach krakowskich mieszczan. Dlatego świątynia ta ma wspaniałe 2 zachodnie wieże, które oprócz typowych funkcji wież kościelnych pełniły jeszcze ważne funkcje miejskie. Wyższa wieża, zwana dawniej wieżą budzielną, dzisiaj częściej hejnalicą, to miejsce, z którego słuchamy hejnału i słucha go z nami praktycznie cała Polska za pośrednictwem Polskiego Radia. Wnętrze natomiast urzeka dostojeństwem, bogactwem i prestiżem.
najpiękniejszym chyba elementem wystroju, zresztą nie trzeba specjalnie na ten temat się rozwodzić, bo raczej krakowianie wiedzą, a i turyści bardzo szybko tam trafiają, to oczywiście ołtarz główny w kościele maryjackim, dzieło wybitnego mistrza, mistrza sprowadzonego z Norymbergi, mistrza, który ołtarz wykonywał długich 12 lat, ponieważ ołtarz miał wypełnić wielką przestrzeń ściany wschodniej części prezbiterialnej. Jego rozmiary to wysokość prawie na 16 metrów, szerokość to 11 metrów. Ołtarz piękny, poliptyk, czyli składający się aż z 5 części i poświęcony w całości patronce kościoła Maryi. Potocznie mówimy na świątynię Kościół Maryjacki, natomiast krakowianie wiedzą, bo to główny odpust w tymżeż mieście, to kościół pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. I te epizody z życia Maryi, zaśnięcie i w niebo wzięcie Maryi, widzimy w szafie głównej na stawie ołtarzowej Vita Stwosza. Sakrum tego miejsca to nie tylko piękne wnętrze, wspaniałe XIV-wieczne witraże, wyjątkowy XV-wieczny ołtarz, malowidła wykonane przez wielkiego malarza i można powiedzieć patriotę lokalnego, jakim jest Jan Matejko, ale to też święte osoby. No i w kościele maryjackim mamy też ważną postać związaną z XV wiekiem. W kościele tym miał w zwyczaju modlić się słynny Świętosław Milczący i przed krucyfiksem, który zresztą wykonał też sam wielki Vita Stwosz, ów Świętosław Milczący miał złożyć deklarację, że w swojej pokorze rezygnuje z mówienia. To jakże ważna część naszego życia, rozmawiać z innymi. Tu Świętosław Milczący zadeklarował, on pokornie z tego przywileju albo obowiązku świadomie zrezygnował. I podczas jednej modlitwy przed właśnie tym krzyżem zmienił zdanie, bo doświadczył wizji. Niektórzy wprost wierzymy, że tenże Chrystus do Świętosława przemówił, miał go nakłonić, że mówiąc będzie się bardziej gorliwie modlił do Pana Boga. I tak Świętosław Milczący przestał milczeć, ale przydomek Świętosława pozostał. Przystanek Kraków. W poszukiwaniu kolejnego punktu naszego zwiedzania przechadzamy się znaną ulicą Grodzką i docieramy na Plac Wszystkich Świętych. Gdy popatrzymy w lewo, pojawi się Bazylika Świętej Trójcy, czyli Bazylika Ojców Dominikanów. Potężna świątynia, która przyciąga do siebie ogromną liczbę ludzi, nie tylko turystów, co jest dobre do zaobserwowania na przykład w niedzielę w okolicach mszy świętej, gdzie naprawdę setki albo nawet tysiące ludzi pojawia się w tej świątyni. Może jest to spowodowane tym, że ojcowie dominikanie urzędujący w tej bazylice uchodzą za bardzo życzliwych ludzi, ale myślę, że to nie tylko chodzi o życzliwość ojców. Rzeczywiście wydaje mi się, że sami ojcowie dominikanie są bardzo gościnni. Jest to i świątynia, i towarzyszący kompleks krużganków przy kościele, otwarty dla wiernych. Można tam wejść, podziwiać i piękno architektury oraz sztuki oraz poszukiwać tego, co w świątyni najważniejsze, spokoju, dobrego słowa, czy też wspaniale wysłuchanej spowiedzi. Myślę, że to wielka renoma ojców dominikanów przyciąga ludzi poszukujących, wiernych do tej świątyni. Też renoma, która cały czas jest kontynuowana przez przemyślane, mądre, odpowiadające duchowi czasu głoszone słowo poprzez homilię podczas mszy. Sam kościół jest bardzo wiekowy, powstaje jeszcze w XIII wieku. W wieku XIV zostaje rozbudowany, ale przede wszystkim jest podniesiony w górę. Natomiast zakres murów zewnętrznych właściwie nie ma potrzeby, by go powiększać, bo ta XIII-wieczna świątynia zaplanowana była już na tak wielką przestrzeń. Dlaczego? Dlatego, że dominikanie to zakon mendykancki, czyli zakon żebraczy, ale też zakon, który ma ewangelizować średniowieczne komuny miejskie. I dlatego dominikanie, budując swoją świątynię, chcieli zapewnić potrzebującym słowa wiernym w tym średniowiecznym Krakowie jak największą przestrzeń. Kościół dominikański zawsze imponował wielkością i ten charakter monumentalnej, wielkiej, przestrzennej świątyni utrzymał,
utrzymał do dzisiaj. Czy mamy tam jakieś wyjątkowe postaci święte, które dodatkowo są niewątpliwym magnesem? No, jeden z głównych dominikanów polskich, który też przyczynia się do sprowadzenia już w 1222 roku dominikanów do Krakowa, czyli sam święty Jacek Odrowąż. Ta świątynia niewątpliwie jest miejscem, gdzie czcimy postać świętego Jacka. Jest to sanktuarium tego świętego. Jemu poświęcona jest jedna z kaplic. I to święty, który też przyczynia się do tego, że w epoce nowożytnej, jeszcze w wieku XVI-XVII, nie tylko mieszczanie krakowscy lokują i wznoszą przy tej świątyni kaplice. Z czasem fundować przy tej świątyni będą swoje kaplice rodowe, jako mauzolea, wybitne arystokratyczne polskie rody, tak jak ród Myszkowskich, ród Lubomirskich czy ród Zbarawskich. To trzy wyjątkowe kaplice o funkcji mauzoleum, które podnoszą wyjątkowość i atrakcyjność tego kościoła jako dzieła sztuki. Gotycka świątynia obudowana wspaniałymi nowożytnymi kaplicami, do których też ja bardzo serdecznie zapraszam. Kaplice te nie są specjalnie często nawiedzane, a szkoda, bo są wyjątkowe o wspaniałych walorach artystycznych. Przystanek Kraków. Na naszym horyzoncie widać już Wawel, czyli przed nami kolejna wizytówka Krakowa. Znane miejsce, zazwyczaj kojarzone z Zamkiem Królewskim, ale to nie jest tylko zamek. My skupimy się na tym właśnie sakrum. Kościół katedralny na Wawelu pod wezwaniem świętych i Stanisława i świętego Wacława to wyjątkowa świątynia nie tylko w skali Krakowa, to wyjątkowa świątynia w skali całej Polski. Możemy nawet pozwolić sobie na określenie to miejsce, gdzie bije serce Polski, bowiem to w tym miejscu od XIV wieku, od czasu Władysława Łokietka, wszyscy polscy królowie winni się koronować i prawie wszyscy to robili. Katedra jest też wyjątkowym miejscem, ponieważ w tej świątyni mamy królewską nekropolię. Polscy władcy byli w tym miejscu grzebani. Wyjątkowość katedry to jeszcze właśnie to sakrum, ponieważ jest to miejsce, gdzie pochowany zostaje patron Polski, biskup męczennik, święty Stanisław. Przy jego ołtarzu, dawniej i dzisiaj, modlimy się w intencji ojczyzny, to tam sztandar Solidarności został poświęcony. Sama katedra to nie tylko miejsce kultu świętego Stanisława, patrona Polski. W katedrze tej, w nawie bocznej, w ambicie właściwie, znajduje się miejsce wyjątkowo święte, czarny krzyż królowej Jadwigi, miejsce, gdzie Jadwiga podejmowała dla siebie ważne decyzje, miejsce, gdzie w intencji szczęśliwej wyprawy Sobieskiego modliła się małżonka Sobieskiego, Marysieńka, miejsce, gdzie wielokrotnie modlił się Jan Paweł II. Miejsce pod każdym względem wyjątkowe i na naszej liście miejsce chyba najbardziej uświęcone, jeśli rozstrzygamy to w kategoriach sakrum. Katedra Wawelska i jej święte ołtarze, ołtarz świętego Stanisława i ołtarz z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym, związanym z życiem i żywotem świętej Jadwigi. Przystanek Kraków. Ostatnim przystankiem naszej wycieczki jest kościół na krakowskim Kazimierzu. Mowa oczywiście o kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny przy ulicy Augustyńskiej 7. Tak się składa, że właściwie wszystkie omawiane przez nas miejsca święte, wspaniałe krakowskie kościoły pochodzą ze średniowiecza. Sama święta Katarzyna to kościół z fundacji polskiego króla Kazimierza Wielkiego. Świątynia powstała, a właściwie ufundowana została przez Kazimierza, a czas jej budowy rozciąga się na kolejne dziesięciolecia i wieki. Dlatego możemy zaryzykować stwierdzeniem, że właściwie kościoła świętej Katarzyny w pierwotnym planie, w pierwotnym założeniu nigdy nie dokończono. Dlatego też jak popatrzymy na tą świątynię od strony wschodniej, czyli od prezbiterium, mamy wspaniałą, reprezentacyjną budowlę, wielobocznie zamknięte prezbiterium o wyjątkowej klasie detalu architektonicznym. Idąc dalej, wzdłuż kościoła zobaczymy wspaniałą kruchtę obłożoną kamienną okładziną,
o wyjątkowym detalu. Natomiast gdy spojrzelibyśmy na świątynię już od strony Kościoła Świętego Stanisława i Michała Arkanioła na Skałce, będziemy pewną schyłkowość realizacji zauważać. Mimo to świątynia jest wyjątkowa, równie imponująca swoimi gabarytami, mimo że pierwotnie miała być o jeszcze jedno przęsło dłuższa świątynia. Wnętrze może nie uderza swoim zbyt bogatym wystrojem, ale jest wiele cennych dzieł sztuki, które stanowią o wyjątkowości tego miejsca, ze wspaniałym, manierystycznym ołtarzem głównym, z wyjątkowymi przedstawieniami, wśród których wyróżnia się tak zwane koło śmierci, dzieło, które przypominało wiernym czasu kontrreformacji, że życie powinno być przepełnione takimi wydarzeniami, by nam dawało szansę na zbawienie. Kto z tej przestrogi nie korzystał, widział perspektywę, zbliżającą się śmierć, która może być kresem i tego życia wiecznego. Natomiast sama świątynia, podobnie jak Kościół Świętego Krzyża, od lat przyciąga wiernych, bo to w tym kościele znajduje się wyjątkowa postać, czczona od lat. Od czasu, kiedy żyła, na przełomie XIV i XV wieku, święta Rita, zakonnica z zakonu sióstr augustianek, która, jak wiemy, patronuje sprawom trudnym i beznadziejnym. Ponieważ przy kościele świętej Katarzyny, właściwie po drugiej stronie ulicy, znajduje się zakon sióstr augustianek, od wielu lat w kościele tym był kult świętej Rity. Natomiast dziś w tymżeż kościele od czasów okupacji znajduje się wyjątkowy, piękny ołtarz, na który składa się potężna, wykonana w drewnie rzeźba świętej Rity. Pomysł na taki ołtarz miał architekt Adolf Szyszko-Bohusz, a samą rzeźbę wykonał Wojciech Maciejowski. Dlaczego w czasie okupacji? Dlatego, że w czasie okupacji ludzi, którzy borykali się ze sprawami trudnymi i beznadziejnymi, wydającymi się nie do rozwiązania, było mnóstwo. I wtedy ta potrzeba zwracania się do świętej Rity, a właściwie za pośrednictwem świętej Rity, była wyjątkowo nagła i potrzebna. Każdego 22 dnia miesiąca to dzień świętej Rity, kiedy wierni przychodzą, mogą wysłuchać próśb i za sprawą świętej Rity liczyć na ratunek, błogosławieństwo, czy też podziękować świętej Ricie za pomoc i stawiennictwo. Właśnie tutaj kończy się nasze radiowe zwiedzanie krakowskiego sakrum. Przystanek Kraków.